Auta napędzane wodorem to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych samochodów benzynowych i z silnikiem diesla, która przy sprzyjających warunkach mogłaby przyjąć się na rynku w ciągu kilkunastu najbliższych lat. Paliwo jest coraz droższe, gdzie różnie się mówi o jego dostępności, a wodoru mamy pod dostatkiem. Mamy praktycznie, niektórzy twierdzą, że jakieś nieograniczone ilości tego wodoru, więc to może być rozwiązanie. Na pewno w tej chwili hamulcem do tego, żeby ten wodór się upowszechniał w motoryzacji, no jest ta ilość stacji wodorowych. Niezbędna infrastruktura zależna jest już jednak od współpracy rządu i samorządów ze światem nauki i biznesu. Popularyzacja takiej technologii pociągnie za sobą rozwój infrastruktury. Jeśli będziemy mieli stacje tankowania wodorem dużo bardziej powszechne, w związku z tym koszty tankowania też pewnie spadną, w związku z tym sensowność posiadania samochodu na wodór będzie tutaj większa i po prostu koło zacznie się toczyć. Na co od kilku lat stawia Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Auta napędzane wodorem to tylko jeden z elementów przyjętej strategii. Wodór miałby stać się podstawą transformacji energetycznej całego województwa. Chodzi o to, żebyśmy tą technologię, ten czysty, zielony wodór mogli tutaj u siebie w Wielkopolsce produkować, wykorzystywać. Nasi przedsiębiorcy, żeby mogli w tą technologię wejść i też tam produkować zbiorniki ciśnieniowe czy różne właśnie urządzenia. A także być może, tak widziałem w Australii, że grille wodorowe są. I choć wodorowy grill to może w Polsce przyszłość odległa, to komunikacja wodorowa już nie. Działania zarządu województwa wpisują się w przyjętą niedawno przez rząd Krajową Strategię Wodorową i światowe trendy. Nie ma pytania, czy świat odchodzi od paliw brudnych emitujących CO2. Jest pytanie, jak szybko znaleźć tanią energię, na którą nas stać. No jeżeli postawimy sobie tak pytanie, no to wybór jest niestety niewielki. Związany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jak słoneczna czy wiatrowa oraz energii wodorowej. Choć ta ostatnia nazywana jest paliwem przyszłości, to wymaga nadal dopracowania. Niestety większość wodoru, jaki obecnie jest wytwarzany, pochodzi z procesu przeróbki ropy naftowej, gdzie jednak niestety CO2 jest emitowane i to na dosyć dużą skalę, w związku z tym nie można powiedzieć, że wodór jest to w 100% paliwo zeroemisyjne i wszystko tutaj zależy od tego, w jaki sposób ten wodór jesteśmy w stanie wytworzyć. A także jak je przechowywać, nad czym pracuje wiele ośrodków badawczych, w tym Politechnika Wrocławska. Piła także postawiła na wodór, stając się członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Miasto chce także kupić wodorowe autobusy. Jeszcze w tym roku urzędnicy złożą wniosek o zakup 3 takich pojazdów. Do 2028 roku wodorowa flota miałaby liczyć 10 autobusów, bo jeden z naszych partnerów, z którym rozmawiamy, on warunkuje jakby postawienie tutaj, czy możliwość zaopatrywania nas w wodór od ilości właśnie 10 autobusów wodorowych. Więc bardzo trudny proces, bo jesteśmy tak naprawdę pionierami. Tak jak w przypadku konkursu na zaprojektowanie osiedla Zielone Wzgórza, które ma korzystać z technologii wodorowej chociażby przy ogrzewaniu budynków. Do konkursu zgłosiło się aż 58 biur architektonicznych. Zwycięzca Zielonego Osiedla Przyszłości, które ma powstać w Pile, będzie wyłoniony w lutym przyszłego roku.